A ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem z nami Krójka, to jest Hearthstone 4 i nasze rzymskie imperium. Troszeczkę pograłem samemu, żeby ten cel wojenny na Hiszpanię zrobił się, żebyśmy po prostu nie czekali, nie patrzyli jak tutaj po prostu lata przemijają. Jedyne co się zmieniło to, że Japończycy wygrali wojnę z Chinami. Postawił tutaj wiele papetów chińskich, znaczy japońskich, oraz zaczęli chyba inwazję na USA. Tak, zaczęli inwazję na USA oraz zaatakowali Niderlandy, więc problem jest taki, że Niderlandy prawdopodobnie dołączą do aliantów. Więc zaatakują nas. Ja tam nie mam żadnej dywizji, żadnej armii gotowej, więc myślę, że możemy jedną armię podesłać. Powiedzmy, że to jest ta armia. Myślę, że ta armia starczy, żeby pokonać Niderlandy, więc wychodźcie tutaj. Bo jeżeli Japończycy ich zaatakowali, to oni sami z siebie dołączą do aliantów, a my, że my walczymy z aliantami, więc wypowiedzą nam wojnę. Ale mamy gotowego Wargola na Republikę Hiszpańską, więc tak, weźmy tą naszą armię. Czekajcie, to jesteś ty, tak? To jest ta armia, tak. Ty masz atakować, zgadza się. Okej, dobra, ty masz atakować, desanty również mają atakować, to są nasze dwa desanty. Wszyscy jesteście pięknie gotowi, doskonale mamy przewagę na morzu oraz w powietrzu. Jeżeli chodzi o Afrykę, to pozbyłem się kolejnego dropu, znowu się dropnęli, więc postanowiłem, że podeślę tutaj garnizony, żeby Etiopia mogła pomóc troszeczkę Etiopii garnizować te rejony, cały czas nas atakują. I chyba tyle, co się zmieniło na świecie, więc myślę, że możemy rozpocząć rozgrywkę, no i zaatakować Hiszpanię. Mam nadzieję, że styknie, halo, halo. Oni walczą... Czemu wy walczycie z Stanami Zjednoczonymi? A, Wenezuela dołączyła do... Naprawdę? Dołączyłaś do Stanów Zjednoczonych? Uuu, jesteście w sojuszu. Bo wam gwarantuje się niepodległość. Interesujące. Pokażcie, pokażcie, pokażcie. Nie, nie jesteście w sojuszu. Ale wam gwarantują niepodległość, a nie dołączyliście do sojuszu z Narodów Zjednoczonych. Interesujące. Dobra, ale mnie bardziej interesuje atak na Hiszpanię, więc... siema mordo, jesteśmy na wojnie. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Teraz najważniejsze, żeby te desanty poszły oraz żeby Gibraltar ładnie poleciał, bo jeżeli odepniemy ich od Gibraltaru, tutaj również są porty, więc możemy również podesłać naszą flotę. Wiecie co? Wy możecie nawet atakować... Wy możecie nawet atakować agresywnie, żeby jak najszybciej... O, właśnie to co mówiłem, Niderlandy dołączyły do aliantów, my tu nie mamy żadnych dywizji, więc mogą nas puszować, niedługo nas zaatakują. Czy one już z nami walczą? Chyba nie, jeszcze z Niderlandami chyba nie walczymy. Chyba jeszcze ich nie wezwali do wojny, ale prędzej czy później to zrobią. Więc ta dywizja na front... Właśnie, ile wy macie dywizji tutaj? Co wy chcecie? Pakty o nieagresję z Stanami Zjednoczonymi? A możemy sobie zrobić, ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Wy tych dywizji macie 22, pewnie część macie w koloniach, więc myślę, że te dywizje stykną. Dobra, tutaj widzę, że Hiszpanię ładnie masakrujemy. Myślę, że możemy podesłać kolejną dywizję, armię ze wsparciem. Tak, myślę, że możemy ciebie podesłać. Raczej nic nie powinno ciebie zatopić. Chodź do tego portu. Możesz się przydać. Dobra, lecą desanty i jak to wygląda? Strąciliśmy jakieś wrogie myśliwce, które próbowały nas... Oj, jest problem z flotą. Znaczy nie, z lotnictwem. No, jeżeli chodzi o flotę, wrogowie mają 11 okrętów. Okej, okay, dobra, to mi się podoba, ale potrzebujemy więcej samolotów. Tu jest, nie ma miejsca. Tu jest jakieś miejsce? Tak, tu jest miejsce. Zacząłem też budować tutaj większą bazę lotniczą. Czy mam jakieś myśliwce? Wrzuć mi wszystko. Wszystkie fightery. Co to jest? Fighter, więcej fighterów. Wrzuć mi wszystkie myśliwce. Jeszcze więcej fighterów. Okej, okay, zgadza się. Powiedzmy, żeby was tutaj było 400 łącznie. I wy będziecie latać nad tym rejonem i starali się robić coś takiego, takie rzeczy. Okej, okay, elegancko. Jeżeli chodzi o wolne fabryki wojskowe, to myślę, że możemy dalej boostować co? No właśnie co? Możemy zacząć robić w końcu tą piechotę zmechanizowaną, o której zapomniałem. Czy my ją robimy? Bo widzę, że mam jakieś nadmiary. Pewnie przejęliśmy od wrogów, a ja zapomniałem w ogóle robić naszą piechotę zmechanizowaną. Okej. Okay. Z czym ty masz problem? Aha, ty jesteś gotowy, ty pewnie na razie się po prostu przygotuj, tak, pakty o niegresji, spoko z Filipinami, z Wenezuelą, jak najbardziej na tak. No i co z tymi desantami, bo to jest jakaś bitwa morska, czy my tracimy te okręty? Co tu się dzieje? Widzę, że próbują zatopić naszą flotę, ale nie, nie ma szans, panowie. Trochę mało mamy bombowców, pewnie zasięg ich tu już nie sięga. Też nie, no powinniście mieć zasięg, gdzie wy jesteście? Aha, tu są w ogóle bombowce taktyczne. Akurat na skraju nas zaatakowali. Ciekawe. Japonia chce pakty o nieagresji. Spoko. Czy ty już walczysz z... Aha, bo wy zaraz będziecie walczyli też ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko z aliantami. Chociaż jakbyście walczyli tylko z... aliantami, to byłoby naprawdę przyjemnie. Te Stany Zjednoczone moglibyście sobie odpuścić. Okej, dobra. Widzę, że już pojawiło się troszeczkę Hiszpanów, więc nie puszujmy tak agresywnie. Chodziło o to po prostu, żeby zdobyć tutaj przyczółek. Nasze dywizje płyną, mam nadzieję, że nie zginiemy. Ty miałeś 21, ty masz 23, okej. Okay. Co z tymi desantami? Okej, dobra, jeden desant się udał, zarąbiście. Więc od razu po tym desancie, panie, masz atakować w tę stronę. Zarąbiście, puszuj.
Nie, to ty masz poszukać. Okej, zarąbiście. Atakuj. O, ty tylko się dropnij, pierwszy desant siadł, zarąbiście, możemy tutaj w sumie podesać. Nie, troszeczkę pusznijmy to, żeby nam nie pozdychali z głodu. Czemu, ej, czemu 24 dywizje? Mordo. Daj mi połowę, połowa niech zaatakuje tu. A połowa w ogóle niech tu zostanie. Albo w sumie nie trzeba. Dobra, ale żebyście nie wszyscy szli w jednym kierunku, bo to będzie masakra. Niderlandy dołączyły do wojny, ale nasze dywizje już tutaj się znajdują, więc myślę, że możesz puszować. Zarąbiście, nawet nie musimy na nich robić celu wojennego w takim razie dużo, dużo szybciej. Wy weszliście na front, okej, to mi się podoba. Więc może troszeczkę zachodnie wybrzeże, bo od wschodu będą nasze desanty szły, więc możesz troszeczkę... Chociaż jakbyś tędy się znalazł tutaj, o, w ten sposób i puszował tutaj na północ. Brzmi rozsądnie, jeżeli chodzi o flotę, coś zatopiliśmy, jakieś wrogie samoloty, chociaż nie, tu coś poszło. Niszczyciele troszeczkę siadło, okej, fajnie. Wolne stocznie możemy przeznaczyć na... dużo konwojów robimy. Daj mi ciężkie krążowniki. Tak, daj mi ciężkie krążowniki, zacznijmy je produkować. A chociaż tak trzeba będzie nowszy model wrzucić. Teraz tak, ty. Ty, ja bym chciał, żebyś puszował w tę stronę. Zarąbiście. Tu widzę, że troszeczkę ciasno się robi. Myślę, że możemy podesłać czerwoną armię. Okej, do tego portu zapraszam. Chociaż nas puszują, jest troszeczkę niebezpiecznie. Te dywizje się przemieszczają. Dobra, podeślimy tą armię ze wsparciem. Czemu wy... Ojojoj, to mi się napra... Czemu... Mordo. Połowa tu. I część dywizji tutaj. 13 niech idzie prosto na Madryt. Okej, wygląda soczyście. Okej, tutaj myślę, że też możemy podrzucić, czy nie? Na razie was zostawimy. Bitwy morskie, to wszystko samoloty, topimy. Okej, jakieś desanty tutaj. Tutaj też widzę, że nasze bombowce... Wrzuciłem tutaj bombowce, żeby troszeczkę ochraniały nasze transportowce, które płyną z zaopatrzeniami, bo naprawdę dużo nam topią tych konwoi, jeżeli chodzi o dostarczanie surowców i tym jest problem, bo znowu nam brakuje. No właśnie, teraz nam gumy brakuje. Aha, nie, bo my już od nigdy nie możemy. Fuck. Dobra, powiedzmy, że francuskie Indochiny. Dawaj tyle, ile masz. Co możemy? Od Siamu możemy jedną importować za fabrykę, okej. Ale to i tak będzie za mało. Potrzebuję gumy. Guma. Kto mi może dać gumę? O, mógłbym sam oczywiście budować. Mógłbym w sumie też zaatakować Indię i sam się dopchać do gumy. To było niegłupie. Zrobiliśmy sobie doktrynę, nowszą technologię odnośnie desantów. Mamy rok 44, więc ja bym chciał zrobić. Chciałbym zrobić tak. Ciężkie krążowniki na wyższy poziom przede wszystkim. Pakty o nieagresji, zgadza się. Polska chce pakty o nieagresji, ciekawe. No bo mamy wspólnego wroga Hiszpanii, więc nie ma co się dziwić. Dobra, weszła czerwona armia do akcji. Proszę, żebyś przejęła ten odcinek frontu i atakowała na północ. Zarąbiście. Wam się pewnie, czekajcie, to jesteście wy? Tak, to jesteście wy. Wam się pewnie skończył rozkaz, więc zrobimy w ten sposób. I atakuj. Okej, ty natomiast chciałem, żebyś zaatakował tu i tu. Chociaż ty nie musisz, żeby cię nie odcięli przypadkiem. Na razie stój. Okej, zarąbiście, desanty w północnych Niemczech się... zdesantowali się, nie zauważyłem tego. Szybko dywizje na północ. Co my tutaj mamy? Myślę, że na razie spadochroniarze mogą się tym zająć. To jest gotowa armia, dajmy ci jakiegoś generała. Mamy tyle punktów siły politycznej, że możemy na spokojnie się tym zająć. Rzućmy jakiegoś generała na razie. Weź tam poleć, zajmij się tym. Wy na razie puszujcie. Zaatakuj ich. Pomóż im. Od razu lepiej. Zaraz zajmiemy Amsterdam, powinni skapitulować. Co wy chcecie? Xigbend? O Jezus, dobra, niech będzie. To jest pewnie jakiś tam japoński puppet. Czy mogę na ciebie robić Wargola? 185 dni. Na razie w sumie Belgii nie potrzebujemy. Myślę, że Holandia wystarczy, żeby dropnąć się do Wielkiej Brytanii. Wolne fabryki wojskowe, zarąbiście, czego potrzebujemy? Bombowców? Potrzebujemy przede wszystkim więcej surowców. Od tego zacznijmy. Chociaż od Hiszpanii troszeczkę gumy nam siądzie. Tak, od Hiszpanii dostaniemy gumę, bo oni tutaj gdzieś mieli w tej swojej śmiesznej kolonii troszeczkę gumy. Znowu wolne fabryki. Powiedzmy, czołgi więcej, czołgów, więcej, średnie czołgi. Medium tanki. Brzmi sensownie. Spoko, pakt o nieagresji. Jeżeli chodzi o technologię, to ja bym chciał teraz... znowu flotę. Lekkie krążowniki, battleshipy. Destroyery na wyższy poziom poproszę, dziękuję.
Czy nikt naprawdę nie może zająć się tą jedną śmieszną prowincją? Proszę mi to dopuszczać do końca. Dobra, ty się zajmiesz garnizonowaniem Gibraltaru. Problem jest też taki, że jak zajmiemy Hiszpanię, to znowu będzie kolejny obszar portów do garnizonowania, bo nam się Brytole będą dropiły cały czas, to będzie niestety przykre. Spuszczuj ich do końca, proszę cię bardzo. Ty też. Tu, na południe. O to chodziło. Ile wy macie dywizji? O, teoretycznie mogliście wysłać jakiś korpus ekspedycyjny do Holandii, macie 168. Ciekawe. Bitwa morska ze stratami. Gdzie? Tu? Nie, tu. Gdzie? Tu. A, jeden brytyjski lekki krążownik, zawsze na propsie. To też topimy, jak tam Holendrzy, znaczy Japończycy, Holendrów cisną, to jakieś bitwy morskie, desanty. Czyżby znowu Związek Radziecki drobnął się na Filipiny, niesamowite. A mogliście na Alaskę im się dropnąć, albo Amerykanie na Kamczatkę. Ale wolą walczyć o Filipiny. No dobra, niech będzie. Jeżeli chodzi o surowce, to jest dramatyczne zapotrzebowanie gumy. Niderlandy skapitulowały. Spoko. I teraz tak. Trzeba zająć się garnizonowaniem wybrzeża. Wchodźcie na razie jeszcze tutaj. Że na razie podejdźmy po prostu i pozbędziemy się tego desantu. Gdzieś jakiś jeszcze desant? Western Poland? O Jezus, królewy straciłem, nie zauważyłem. Dropnęli się. No mówiłem, że będzie teraz przypał z tymi dropami. Masakra. Dobra, weźmy z masakru tę dywizję. Będą się dropowali cały czas, bo ja to nie mam floty. Dobra, pozbędziemy się Hiszpanii. Myślę, że nasza flota może spróbować płynąć na Atlantyk, kanał La Manche i myślę, że gdzieś tutaj w Holandii sobie zacumuje. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to widzę, że ładnie masakruje. Mógłbym w sumie jeszcze więcej dywizji podesłać. Atakuj tam. Co to miałeś zrobić? Aha, miałeś się ich pozbyć. Dobra, zarobiliście. Teraz tak. Ciebie poproszę tutaj. Natomiast wy jak się pozbyliście tych desantów? Znaczy nie. Wy jesteście tu. To jest to 21. Chcę, żebyście bronili na razie wybrzeże. Wiem, że te spadochroniarze to może nie jest najlepszy wybór do obrony wybrzeża, ale potrzebujemy coś, co na razie zastopuje Anglików. 15 dywizji. Potrzebujesz jeszcze jednej. Coś tu się chyba szkoliło. No właśnie, tu możemy podesłać. Ile ty potrzebujesz? 3. Są 4. To wrzućmy tobie. Tak. Okej, masz pełną 24. I zajmij się na razie garnizonowaniem tego wybrzeża. Zarąbiście. Wy się pozbędziecie tego jednego tutaj dropu. Coś jeszcze... jeszcze jedną armię możemy wysłać do Hiszpanii. Chodź do Walencji. Płyń. Okej, tu puszujemy. Jakieś straty większe. 54 tysiące do 200 tysięcy. Okej, Hiszpanie się bronią. Widzę, że już jesteśmy na przedmieściach Madrytu dosłownie. Wasza jedność narodowa wynosi... 90! Boże, wszyscy sobie wybustowali tą jedność narodową. Ile my mamy jedności narodowej? Jak ja mogę to szybko sprawdzić? 75%. Okej. Jezus, ile tu jest floty? O, już widzę, że jakieś dropy na iberyjski region. Przebrzydłe Brytole. Tutaj bronimy wybrzeża doskonale. Tutaj również bronimy, spoko. Patrzcie jak uciekli, od razu wycofali dywizję, szkodniki jedne, weźcie mi to z masakrycie. Szkoda, że tylko straciłem proce wschodnie. Oni pewnie przez musimy też zająć Danię. Musimy zająć Danię, jeżeli chcemy mieć zablokowane. Ile to będzie się robiło? 185 dni, dobra, zacznij robić. Wtedy całkowicie zablokujemy cieśniny. Nie będą mogli wpływać na Bałtyk, to jest też dobra rzecz. To jest bardzo dobra rzecz. Okej, wy już przypłynęliście, właśnie docieracie na linię frontu. Coś straciliście? Nie, wszystkie dywizje pięknie dopłynęły. Wspomóż atak na Madryt, to jest na razie najważniejsze. Okej, zarąbiście, wspomóż tutaj z atakiem. Pakt agresji jak najbardziej. Nie mam nic przeciwko, nasza flota. O, tu jeszcze jeden czołg płynie. Mam nadzieję, że dopłynie. Znowu okręty jakieś wystawione. Co my tutaj mamy? Halo. 8 niszczycieli, jeden lotniskowiec. Dużo mamy tych lotniskowców. Czy możemy się połączyć w jedną flotę zniszczenia? Możemy. Czy macie agresywny tryb pływania? Tak, fire at will. Wysoki priorytet napraw. Coś potrzeba naprawy? Nie trzeba napraw. Naprawdę ładnie zaczyna flota wyglądać. Naprawdę zaczyna mi się podobać. Tu widzę, że jakiś korytarz śmierci. Trzeba ich dopuszczować. Myśmy zaatakowali tutaj. I tutaj. I tutaj. Myśmy ich odetnęli. O, tu nawet już odcięte dywizje są. No i to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. Surowce to jest dramat, ale niedługo dostaniemy gumę od Hiszpanów, więc nie ma problemu. Coś jeszcze zatopiliśmy. 2 bombowce kosztem 3 niszczycieli. Spoko. Dla mnie taki deal może być. Tu jakiś coś cały czas pływa. Aha, moje konwoje próbują topić. Szkodniki jedne. O, tu też coś pływa. Naprawdę? Skąd tu się wzięła ta dywizja? What the fuck? Czegoś nie importujemy. Halo?
gumy od francuskiej do Chin. Jedno mniej. Od razu lepiej. A naprawdę, wszyscy, którzy mają gumę, walczą ze mną w tej chwili. No i proszę bardzo, jaki inny kociek, proszę to od razu zniszczyć, zanim się przybiją albo jakieś zaopatrzenie, co tam znajdą. Okej, okay, dobra, masakrujemy. Czy Madryt został zdobyty? Wolne fabryki wojskowe, czy potrzebujemy sprzętu więcej? Myślę, że możemy jeszcze jedną linię produkcyjną karabinów wrzucić. Zawsze warto mieć ten nadmiar karabinów. Okej, okay, zarąbiście. Tak, teraz Lizbona jest ich stolicą. Jakiś agresywny push? Przebijamy się. Dobra, spróbujcie. Myślę, że jak padnie Lizbona, to raczej skapitujemy, bo mamy Barcelonę, mamy Walencję, mamy większe ośrodki miejskie. Na północy jeszcze jest kilka miejscowości, ale może styknie. Znowu się dropują w Western Poland. No dobra, ale tu mogą siedzieć, tu nic nie zrobią tak naprawdę. Nie wiem, co z nimi zrobić. A czekajcie, a Sowieci z wami też nie walczą? Nie, oni walczą tylko z Amerykanami, nie walczą z Brytyjczykami. Okej. Okay. No ale jak zajmiemy Danię, to nie będą mogli tędy przepływać elegancko. Tak. Szwajcaria też będzie nasza, żeby granica ładnie wyglądała. Tylko boję się naprawdę wysłać flotę, bo jak mi Brytyjczycy stąd siądą, trzeba będzie im zapewnić niezłe wsparcie powietrzne. Bombowce na pewno będą mogły też latać tutaj gorzej z myśliwcami, chyba że... Nie, stąd będziemy mogli wystawić myśliwce. Dobra, to chyba nawet cały regen pokryjemy samolotami, żeby nasza flota mogła tutaj bezpiecznie dopłynąć. Tu jeszcze jakieś pojedyncze środki, czy oporu. Masakrujcie to do końca. Halo, halo, masakrujemy, niszczymy. Jak wygląda Lizbona zajęta i nie chcą kapitulować. Dobra. Wy tutaj mają zaopatrzenie, ale i tak powinno ładnie siąść, elegancko. Porto jest teraz ich stolicą. Okej, no dobra, to puszujmy ich po prostu. Tu widzę, że kolejny jakiś soczysty kociołek do likwidacji. Halo, halo, atakujemy 78, doskonale, jakieś desanty niebezpieczne. Bitwa morska, coś zatopiliśmy. Jednego ubota. No zawsze jeden ubot do przodu. Flota tutaj nigdzie nic się nie dropi, elegancko. Co my teraz budujemy? Fabryki zaczynamy budować i zaczynamy naprawiać rzeczy, które i tak nam będą niszczyć albo będą się same naprawiały, więc trzeba też dać nowe rzeczy do budowy. Ja bym chciał dać do budowy co? Co my potrzebujemy? No fabryk chyba więcej militarnych. Albo moglibyśmy rafinerię robić. Nie, nie możemy. Albo my i tak dostaniemy. O, to zaczniemy budować. To poproszę... Tu jest na 100, tu jest na 100. Budujmy tu, gdzie jest największy buścik. Tyrol jest na razie jeszcze pod okupacją, nie jest zdobyty w części całości. Tutaj. A na prawy na sam dół. Jakieś jeszcze drogi są do budowy, spoko. To jest naprawa. Dużo tej naprawy? O Jezus, dobra. O, możemy zaatakować Szwajcarię. Zarąbiście. Szwajcaria nie powinna być problemem. Co my tutaj mamy? Tu mamy 12 dywizji. Tu są ci, co garnizonują. Dajmy tą północną armię. Okej. Okay. Zajmij się tym. Te 12 dywizji. Ile ci brakuje? Kilku ci dywizji. Dobra, to potem tam podeślemy, jak wygląda Hiszpania. Dobra, pozbyliśmy się wszystkich kociołków. Elegancko. Kiedy mi się ten cel wojenny przeterminuje? Ten cel wojenny przeterminuje się 26 czerwca, więc jeszcze mamy czas. Kolejny soczysty kociołek. Proszę zmasakrować. Do masakracji. Bardzo ładnie. Bardzo pięknie. Straty? 130 tysięcy, już do prawie miliona. Elegancko. Bo nie dałem w końcu was na sam dół. Może możemy zrobić szybciej tak. O Jezus, ile tego naprawię jeszcze. Dobra, buduj mi teraz to. Halo? Okej, okay, elegancko. Jeszcze chciałem zobaczyć opór przeciwko okupacji. Tutaj mi rośnie i tutaj mi rośnie, czyli potrzebujemy więcej dywizji garnizonowych. Kto tutaj garnizonuje jakaś? Wy? Nie. Wy też nie. Wy, to jest ta trzecia armia, tak? Tak, to są te trzy dywizje. Więc stąd... Rzuć mi tutaj. Tego rozkazu. A w Austrii wy... Tak, wy garnizujecie, ta czwóreczka. Okej, to podeślemy wam jeszcze jedną dywizję. To była ta czwóreczka, zgadza się. Do garnizonowania wszyscy pięknie. Proszę, okej. Wy jesteście już ustawieni. Czy wy chcecie atakować? Halo, halo, co tutaj stoi? Wy tutaj stoicie. Jeszcze się przemieszczacie.
Dajmy tobie te 4 dywizje jeszcze do pomocy. Znaczy te 10 dywizji. Mieszane w jakieś dywizje się znajdują. Dobra, pomożesz im to zaatakować. Zrobiliśmy sobie nowy cel, znaczy nowy cel narodowy, nowe czołgi. Special Forces, potrzebowałbym to skończyć. Wrzuć mi to może. I teraz tak, nowsze czołgi, ciężkie czołgi. Oczywiście spali nam wydajność, jak to zwykle. I mamy 500 doświadczenia marynarki, więc trzeba będzie to wykorzystać. Mamy rok 44, tego na razie robić nie chcemy. Doktryny morskiej w ogóle nie ruszyłem, masakra. Coś mamy o czasie, moglibyśmy... Nie, nie mamy nic. Może tą doktrynę morską? Nie, bym musiał się zastanowić, co chcemy. Tutaj zaczęliśmy robić jeszcze tą... 44. Jak my w ogóle stoimy z technologią? O, no i znowu zacofani. Dobra, zróbmy tą maszynę liczącą. To się przyda. Dobra, puszy tutaj ładnie idą. Tutaj w górach się bronią. Niestety mają duże busty do obrony. Ale ładnie ich przepychamy. Doskonale. Tylko, że mi się tutaj gdzieś też Amerykanie nie zdropowali i nie krali terytorium. Poczekamy, aż nam wyjdą nowe modele niszczycieli na 44 rok, które są przeznaczone. Wtedy będziemy po prostu starszych modeli ulepszali. Indie walczą z Japonią, tak. Filipiny właśnie zostały zdobyte przez komunię. Aha, nie, drobnęli się tylko w komunie francuskiej. Okej, dobra, i Sowieci od południa. Ciekawe. Japończycy jeszcze chyba nic nie zdobyli, a walczycie już z Amerykanami? Wy jeszcze nie walczycie z Amerykanami, ale macie Wargole gotowe i... I Związek Radziecki szykuje na was Wargola. Ciekawe. Ciekawe wypadki, ciekawe rzeczy tu się dzieją. Halo. Dobra, to ich ładnie puszujemy, wchodzimy na terytorium. Dobra, po zajęciu portu mam nadzieję, że się poddadzą, więc może skupmy się po prostu na portu. Niech tutaj nasze dywizje prom naprzód. Desanty jakieś niebezpieczne. Nad Grecją mi latają. A to ci nowość. Żeby nad Grecją latali, dajcie jakieś lotnisko 400. Myśliwce jakieś? Bombery. Nie mam żadnych myśliwców wolnych. Co tutaj siedzi? Fightery. O, tu są jakieś fightery. To lataj może teraz tutaj. Żeby troszeczkę ich przepędzić. Gdzie jeszcze mam jakieś samoloty? Tu mam 900 fighterów. Duże lotnisko. Dodaj mi połowę. Powiedzmy, lećcie tutaj i latajcie nad tym rejonem. W ten sposób. Powinno pomóc, chociaż troszeczkę. Okej, elegancko. Chcecie się znowu tutaj zdesantować? Nie chcecie. Po zajęciu Danii myślę, że powinniśmy mieć Bałtyk pod własną kontrolą. Pozbędziemy się jeszcze tego desantu jakoś. Nie wiem jak. Sporo dywizji tutaj się dropnęło. Mają port. Królewcu, to jest problem. Okej, wy jesteście gotowi. Co to za armia? Czemu wy nie puszujecie? Puszujcie. To możemy jeszcze Szwajcarii na szybkości wypowiedzieć wojnę. Powiedz wojnę, tak. Siema mordy, jesteśmy na wojnie, jak to mówią. Szwajcarii dołączyła do aliantów, zgadza się. Oni mają jakieś fortyfikacje pewnie. Nie, nie mają fortyfikacji. Powinniście mieć fortyfikacje. A nie macie. Dobra, ale raczej ich przepuszujemy kolejną. Znaczy, tutaj nawet surowców nie ma za dużo. Co oni tutaj mają? Stali, aluminium troszeczkę. Znaczy tego aluminium więcej niż mniej, ale... No... Ważne chodzi o to, żeby granica ładnie wyglądała. To jest teraz najważniejsze, żeby granica... Zajęliśmy do Porto i mają stolicę w... Nie chcą kapitulować. Nie wiem, gdzie mają stolicę, ale nie chcą kapitulować. Dobra, to na razie ich puszujmy po prostu, jak Bozia przykazała. Więcej karabinów, bo nie nadążamy z upgrade'ami. Potrzebujemy gumy. Potrzebujemy ogromne ilości gumy. Dawaj z tych francuskich Indochin. Jeszcze więcej. Z Syjamu jeszcze więcej. Musimy ich zmusić do kapitulacji, bo będzie przypał z produkcją. Jeżeli chodzi o ropę, to potrzebujemy więcej ropy. Niech będą Stany Zjednoczone. Okej. Ale z gumą to jest problem. A samych rafinerii dla gumy się nie opłaca robić. Chyba, że zaatakujemy sobie Iran, zaatakujemy sobie British Raj, czyli po prostu Indie. I sami dopchamy się do tych gum. Coś nie głupie. Tylko, że to troszeczkę potrwa. Okej, jak wyglądają straty? 700 tysięcy ogólnie na wojnie, z tymi straciliśmy 200, oni już milion, już są na krawędzi kapitulacji, ja nie chcę skapitulować, oni tylko są we frakcji, więc wystarczy, żeby ich pokonamy. Okej, i mamy nową technologię, co my zrobiliśmy? Piechotę, okej, możemy zrobić sobie... to się przyda. Mamy 100% ograniczenie kary odnośnie tej technologii. 47 roku technologia, w 44, bierę.
wbiera w ciemno. Dawaj, dawaj, więcej, więcej. Okej, no dobra, idź na tą korunę. Zdobądźmy po prostu te miejscowości, które dają jakieś punkty zwycięstwa. Chodź do Ovideo. Okej, tutaj puszujemy, puszujemy. Tu jeszcze cały czas w tych górach się bronią. Dobra, ale myślę, że tutaj wam podziękuję za uwagę. Przypominam o srogiej łapce w górze, jest to czystym komentarzu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się. Na razie.